przystępuje do tworzenia oddziałów obrońców Warszawy. Pierwszy oddział ma być gotów niezwłocznie. Musimy natychmiast pokazać, że Warszawa ma swoich żołnierzy, swoich warszawiaków, którzy z bronią w ręku staną choćby dzisiaj, w tej chwili, choćby za godzinę czy za dwie i bić się będą za Warszawę i za ojczyznę. Obywatele, wzywam 600 młodych ludzi, którzy chcą niezwłocznie wziąć w rękę karabin i bić się na śmierć do upadłego. Chcę 600 młodych, odważnych ludzi, zdecydowanych umrzeć za Warszawę i za ojczyznę. Obywatele, meldujcie się, ci, którzy są zdecydowani na to, natychmiast, niezwłocznie, w tej chwili, a raczej za pół godziny porucznik Kępfi z mojego ramienia stać będzie przed Pałacem Mostowskich i będzie przyjmować tych ochotników. Obywatele, gdyby był napływ większy, odejdziecie do domu i czekać będziecie mojego wezwania. Dzisiaj potrzebuję 600 ludzi, powtarzam. 600 młodych, zdrowych, tęgich, chcących bić się za ojczyznę. A więc, za chwilę pokażę się przed Pałacem Mostowskim i proszę o 600 młodych ludzi. Obywatele, jak dotąd nigdy się nie zawiodłem na swoich wezwaniach, nie zawiodę się i teraz. Liczę, że będę mógł wojsku za pół godziny oddać 600 ludzi do umundurowania i uzbrojenia. I liczę, że oddziały obrońców Warszawy będą bić się odważnie, dumnie, zaszczytnie. Że ten pierwszy oddział, jaki dzisiaj tworzę, przyniesie chlubę naszemu miastu, naszemu państwu. Wierzę, że tych pierwszych 600 żołnierzy pójdzie na posterunki, których nie opuści, aż zniszczy wroga. Wierzę, że ten pierwszy oddział Warszawy będzie sztandarowym, wyborowym oddziałem prawdziwych naszych obywateli warszawiaków. Obywatele, za chwilę porucznik Kępfi, mój delegat, przyjmować was będzie przed Pałacem Mostowskich i ja za chwilę tam będę, aby was 600 osobiście przekazać władzom wojskowym do umundurowania, do wyekwipowania, abyście mogli bić się za Warszawę i ojczyznę. Obywatele, wróg nie jest silny, wróg jest słaby. Wróg jest haniebny i tego wroga my pokonamy. My, warszawiacy, wystawimy bataliony walczące, które nie tylko Warszawę obronią, ale pchną wroga chęt do ich ojczyzny. Więc obywatele, za pół godziny przed Pałacem Mostowskich muszę mieć 600 młodych, zdrowych ludzi, pragnących bić się za Warszawę i ojczyznę, których oddam panu generałowi Ciumie. A więc do widzenia za chwilę przed Pałacem Mostowskim.